wyjście od samochodu w godzina 7:30. Przeszliśmy około, nie wiem, 45 minut i już ukazuje się cel naszej wyprawy przed nami. Na razie jest, wydaje się, nieosiągalny. W nocy była burza z piorunami, ale szybko przeszła. Dzisiaj otworzyło się okno pogodowe, gdzieś do godziny 17, więc powinniśmy się zmieścić w nim. Mamy bardzo dobre tempo, bo mamy bardzo dobrego zająca, który ciągnie do góry na starych weteranów. Grubasów. No, którzy już nie te lata, najlepsze lata mamy jeszcze przed sobą, tak zawsze mi w pracy uczyli. Wierzę, że najlepsze lata są jeszcze przed nami. Taka korpogadka. Nawet jeżeli kłamstwo, to czasami warto je sobie powtórzyć, żeby z lepszym nastrojem iść. Tutaj zaparkował Land Rover i niestety nie przejechał i został. Właściciel wczoraj przyszedł do nas z zapytaniem, czy go wyciągniemy. Artur ma połamane przegłuby, powiedział, że nie. Ja powiedziałem, że no niestety, ale to jest mój dom, to jest moje mieszkanie. Tu jestem z dzieckiem. 2000 km od domu, czy tam ileś. I no nie będę ryzykował, żeby gdzieś tutaj wjeżdżać i kogoś wyciągać. Lokalni powinni pomóc, oni mają większe doświadczenie, wiedzę, co jest realne, co jest nierealne na górze Korab. A ty po śniegu dygasz? Doszliśmy pod ścianę prawie. I teraz zostaje nam tylko wejście po grani szczytowej. Już przewidzieliśmy chmury. Idziemy po śniegu. Pniemy się, a to jest dopiero dojście do właściwej góry. Jeszcze nie doszliśmy. Ale już takie ciekawe są miejsca. Doszliśmy na tak zwaną skawarotkę, czyli patelnię po rosyjsku. Jesteśmy na pokrywie lodowcowej. A jest bardzo gorąco, oczy razi, oczy zamykam jak idę, żeby nie mieć chorych oczu. I do góry. Ciągniemy. Schodzimy, właśnie taka duża ekspozycja, chmura się podnoszą akurat, to co widać, ale idziemy. Znajdujemy się na granicy macedońsko-albańskiej, to jest grań graniczna właśnie, tutaj biegnie i w tą stronę, tutaj pod górkę, na Korab, jesteśmy na wysokości ponad 2600 metrów. Zostało nam 150 metrów do szczytu około, ale no jeszcze za wcześnie na otwarcie sezonu. Nie mamy kondycji, czasowo nam to wyszło, szliśmy 5,5 godziny do tego punktu, więc za słaby wynik. I tutaj robimy odwrót i znowu ze 3 godziny pewnie zejdzie, to będzie 16, a potem musimy jeszcze dzienną trasę zrobić samochodową. Także jeszcze na pierwszy raz nam wystarczy. Może kiedyś uda się tutaj jeszcze powrócić i wejść na sam szczyt. Ale pogoda jest ładna, jest ciepło, świeci słońce, dużo śniegu, widoki zapierające dech w piersiach. W Macedonii jest widoczność bardzo dobra. W Albanii tu mamy cały czas chmury, cały czas idziemy na GPS-ie, bo na szlaku nie widać w ogóle. Dopiero tutaj się widzimy, tutaj granią, którędy biegnie. Także za chwilę odwrót, ale jesteśmy zadowoleni. Maciej, zadowolony jesteś? Tak. Nie przekonująco powiedziałeś to. Artur, zadowolony jesteś? To jest najlepsza
chwila z tego całego wyjazdu albańskiego. Dla mnie, nie? Bo to były fajne, różne, bardzo fajne chwile. Ale ta jest rewelacyjna. Jestem przeszczęśliwy, że tu jestem. Chociaż nie doszedłem na korab i trochę jest, czuję niedosmak. Ale wydaje mi się, że to jest odpowiednia decyzja. Czasami trzeba rozsądek, tak jak Łukasz mówi. Rozsądek niech przeważy. Tak, tym bardziej, że nikt tu nie szedł jeszcze, bo chodzimy po śniegu. Nikt tu jeszcze nie szedł za wcześnie na otwarcie sezonu, bo wiosna 2023 była sroga w Europie. Jest zimno, śniegi nie stopniały. Także krajobraz piękny. Mi przeguby w kolanach wysiadają. Przeguby w kolanach strzelają. Buty mokre. A jeszcze jest dużo do zrealizowania dzisiaj. No, tak. Wiesz, nie mamy dobrego sprzętu, jeżeli chodzi o obuwie. Ja nie wiedziałem, że aż tyle przez śnieg będziemy szli. Myślałem, że mniej trochę. Konserwacja energii to się nazywa. Ekonomia sił. Musimy przejść przez rzekę teraz jakoś na drugą stronę. Ale Kamil, uwierz mi, że ja potrzebowałem czegoś takiego. Ty. Naprawdę dla mnie coś ważnego. Wczoraj tego nie było. Ja cię kręcę. Wczoraj tego nie było. Kolejny dzień w Albanii, która jak kobieta zmienną jest, raz słońce, raz deszcz. Dzisiaj biwakujemy nad rzeką. Biwakowaliśmy już teraz przygotowania do siadania. Po wczorajszym ataku na golem. Korab. Dzisiaj sobie jajeczniczkę zjemy. Z szczypiorkiem, z przyprawami, ziołami różnymi. Bardak jeszcze jest, auto trochę już umyte. Wyprawa pomału dobiega końca. Dzisiaj jeszcze jedna noc w Albanii, gdzieś nad jeziorkiem. I jutro piątek, to będziemy już chyba pomału zwijać banderę i kierować się do Polski. Być może nasza ostatnia miejscówka w Albanii. Nie nocowaliśmy tutaj, przyjechaliśmy na obiad do restauracji. Czekamy cały czas na ekipę, która płynie promem. Wycieczkę promem sobie wykupili. My pojechaliśmy w góry, zjechaliśmy z gór. I widzicie, Albania. Coś niesamowitego, bardzo ładne miejsce. Wycieczki mają dobre. Czekamy, tu cały czas czekamy. Aż dojadą. To jeszcze na pożegnanie. Takie widoki i gdzieś o godzinie, chyba mam nadzieję, 17:30 wyruszymy już w kierunku Polski. Taka restauracja, no dzisiaj jest prawie pusta, ale widać, że potencjał mają ogromny. O, kolumny, muzyczka, proszę bardzo. Można sobie przyjechać. Sztuczny zbiornik, gdzieś tam będziemy przez Tamę pewnie przejeżdżać. Zaporę raczej, nie Tamę. Palemki, tam jest jeszcze duży i dużo, i w środku jest dużo miejsca, i tam na zewnątrz jest dużo miejsca. Grill też jest, fajne miejsce. Jedliśmy fryteczki, były smaczne.
i być może jest to ostatnia przebitka z Albanii. Ja po górach jestem czerwony cały, naświetliłem się i oczy naświetliłem i całą twarz, także rehabilitacja teraz trwa, oczy odpoczywają, bo może będzie kierunek Podgorica dzisiaj. Nie wiem, czy dojedziemy, czy wyjedziemy z Albanii, ale będziemy się już kierować do Czarnogóry, na Podgoricę, później na północ do Crnagora, później na Ciaciek w Serbii, Jabłka tam, granica, i na Węgry. Ale to już jutro.